Dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na wspólne zajęcia z portretem w technice olejnej. Dzisiejszą inspiracją będzie obraz Olgi Boznańskiej z 1894 roku. Dziewczynka z chryzantemami. Piękny, klasyczny obraz Olgi Boznańskiej. Ale jako ciekawostkę pokażę Wam, jak przygotowuję pigmenty, takie w większości, jakich używała Olga Boznańska, w każdym razie takie kolory, jakich ona użyła do malowania tego obrazu. Obraz jest malowany na brązowej tekturze z użyciem trzech różnych bieli. Pokażę Wam te trzy różne biele i będzie to także okazja do tego, żeby opowiedzieć, czym różnią się biele w malarstwie. Dobry wieczór wszystkim. Zapraszam na wspólne malowanie obrazu portretu olejnego Dziewczynka z chryzantemami według Olgi Boznańskiej. Pokażę Wam za chwileczkę, jak przygotowuję farby olejne własnoręcznie i takie warsztaty z farb olejnych przygotujemy i poprowadzę dla Was specjalnie już wkrótce, a dzisiaj na szybko przygotuję te kilka kolorów, których Olga Boznańska używała w tym właśnie obrazie. Już zerkam na Wasze komentarze. Ja też się serdecznie witam, tym razem za kamerą. Tak jest, Daria dzisiaj jest operatorką kamery. Bardzo Ci za to dziękuję. Ja już widzę Wasze komentarze. Dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj z leciutkim poślizgiem znowu. Przyrządzanie. Ale to taka niespodzianka. Tak, ale za to z niespodzianką. Właśnie tę niespodziankę postanowiłem dla Was dzisiaj przygotować, stąd ten leciutki poślizg. Moi drodzy, zatem przejdźmy do sedna. Raz jeszcze witam wszystkich. Zapraszam na wspólne malowanie portretu Dziewczynka z chryzantemami z 1894 roku autorstwa Olgi Boznańskiej. Przygotuję teraz na Waszych oczach farby olejne z wykorzystaniem oleju makowego. Zazwyczaj był do tego używany olej lniany, ale olej makowy ma tę przewagę, że nie żółknie tak jak olej lniany. Tak, to ulubiony olej impresjonistów. Tak. Moi drodzy, portret Dziewczynka z chryzantemami malowany jest przez Olgę Boznańską trzema rodzajami bieli. Bielą cynkową, wykonaną z tlenku cynku. Oto tlenek cynku. Ja przyrządzę dzisiaj farby. Tlenek cynku jest mniej kryjący niż najczęściej współcześnie używany tlenek tytanu. Tą drugą bielą, której używała Olga Boznańska, była biel barytowa. Oto ona. A myślę, że jeszcze troszkę. Będę miał trzy te biele, więc tak trochę próbuję wyczuć, ile każdej przygotować, żeby nie utonąć później w tych bielach. Zresztą można je przełożyć do pojemniczka, zakręcić i nie będą wysychały. Trzecia niestety była trująca, więc tak, dzisiaj już nie używamy. Użyjemy zastępnika, zamiennika, ale o bardzo podobnych właściwościach będzie to biel tytanowa. Olga Boznańska używała bieli ołowiowej, która jest ekstremalnie toksyczna jak to ołów, dlatego ja nawet nie będę próbował jej używać. Można ją kupić oczywiście, natomiast... Tak, wyłącznie do prób konserwatorskich właściwie tak, teraz używamy. Tak, natomiast no, po co się truć? Wtedy po prostu bieli tytanowej nie było jeszcze. Natomiast dzisiaj biel tytanowa jest zupełnie bezpiecznym zamiennikiem. Biel tytanową znajdziecie m.in. w paście do zębów, więc w zasadzie biel tytanową można nawet zjeść, jest całkowicie obojętna dla organizmu. Oczywiście jeść nie polecam mimo wszystko, ale jest to bezpieczna biel. A no, szmatka teraz się przyda. Moi drodzy, tak przygotowywano farby przez stulecia, od kiedy malarstwo olejne wynaleziono, to tak to robiono. Olej, pigment
Ja teraz po kropelce oleju do każdego z pigmentów i ucieramy. Ja oprócz bieli przygotuję sobie jeszcze pozostałe kolory, których Olga Boznańska używała. Będzie to ugier, błękit kobaltowy. Olga Boznańska używała jeszcze błękitu pruskiego, którego ja akurat w pigmencie w tej chwili nie mam, ale poszukam go w farbach gotowych. Oto biel tytanowa, farba olejna gotowa. Bardzo kryjąca. Bardzo, najbardziej kryjąca. Dlaczego? Ponieważ tytan, jak wiecie, jest bardzo lekki. Tlenek, właściwie dwutlenek tytanu, jest też ekstremalnie lekkim pigmentem i dlatego zachowuje tę lekkość i oprócz tego, że jest bardzo kryjący, w rzadszych roztworach po prostu wypływa na wierzch, bo jest bardzo lekki. Biel barytowa. Zobaczcie, od razu widać, ona jest po prostu bardziej przezroczysta. To już nie jest takie krycie jak tutaj w przypadku bieli tytanowej. Ona przypomina troszkę. Dlaczego by to porównać? Jest bardziej taki mączysta. Krem, taki krem jest bardziej mączysta. Przejrzysta. Tak, ale... tak. Trochę jak mąka, szczerze mówiąc, z wodą. Zupełnie, zupełnie inna bajka niż biel tytanowa. Ja położę tutaj obok biel tytanową, żebyście widzieli, jak, czym one się różnią. Tylko wytrę szpachelkę. To trzeba robić za każdym razem. Tak właśnie przygotowywano farby olejne przez długie stulecia. No zobaczcie, biel tytanowa i biel barytowa, zupełnie, zupełnie co innego. Myślę, że to, mam nadzieję, że to widać. To są zupełnie różne biele. I na koniec biel cynkowa, która powinna być czymś pomiędzy, tak naprawdę. A czy mam rację? To zaraz się przekonamy. Ona na pewno będzie bardziej zbliżona do tytanowej. Tak, ale już widać, że jest mniej kryjąca. Biel cynkowa, oczywiście można ją kupić, cały czas jest w sprzedaży. Cynk nie jest najzdrowszy, nie jest tak bezpieczna jak biel tytanowa, ale mimo wszystko bezpieczniejsza niż biel ołowiowa. Natomiast biel cynkowa zmieszana z dowolnym kolorem daje po prostu bardziej szary kolor, taki bardziej, powiedziałbym, szarometaliczny, lekko bardziej srebrzysty niż taki świetlisty. Dobrze, zatem mamy trzy biele, prawie takie same, jakich używała Olga Boznańska, z wyjątkiem bieli ołowiowej, tak jak mówiłem, której nie używam, bo jest bardzo trująca. Te biele właściwie teraz przeniosę na paletę. Albo zsunę je tutaj sobie z boku, to będzie moja paleta. Najwyżej sobie jeszcze ich dorobię, jakby mi brakło. Dobrze, i teraz pozostałe kolory, tylko tutaj posprzątam troszkę. Troszeczkę przyda się rozpuszczalnika. Niedługo takie zajęcia stworzenia farb olejnych przygotuję dla Was i zrobimy sobie własne farby olejne. Zresztą jak macie tylko pigment, jeżeli kupowaliście wcześniej do warsztatów farb akwarelowych, to wystarczy pigment połączyć z olejem lnianym i macie farbę olejną. Taką najprostszą, jakiej używano przez stulecia. Najbardziej klasyczną.
Dobrze. Ugier. Ugru Olga Boznańska używała. Szmatek co niemiara trzeba mieć w zanadrzu. A może troszkę mniej. Tego ugru jakoś za dużo nie ma. Aha, i czerń. I czerń kostna. Robiona rzeczywiście ze niegdyś ze spalanych kości. No, zwierzęcych. A najpierw ugier, bo po czerni będzie ciężko umyć szpachelkę. Olej makowy, tak jak wspominałem wcześniej, powędrował do środka. Czuję się prawie jakbym gotował. Jakbym robił ciasto na... Wygląda to całkiem apetycznie. Chcę. Tak, ja uwielbiam przyrządzać farby i mieszać pigmenty, bo to ma bardzo wiele wspólnego z kuchnią i z gotowaniem. Dobrze. Ugier gotowy, czerń. Tło w obrazie jest wykonane czernią i bielą właśnie. Dlatego możecie przygotować w waszych farbach czerń i biel. Dobrze. I błękit. Kobalt. Tak jest. Tak trochę się go przyda też przy sukience. Tak. Jest bardzo wydajny, więc nie będę tutaj specjalnie przesadzał z ilością. No i zaraz się zrobi feria barw. Zastanawiam się, czy tam jeszcze sieny palonej nie używała Olga Boznańska. Czy ty masz coś na ten temat w twoich zapiskach? Wydaje mi się, że na włosach. Chyba trochę, tak. I przy ustach. Przy ustach, tak. Tak, śladowe ilości czerwieni jeszcze były użyte, ale już nie będę teraz mieszał... Troszeczkę cynobru. Cynobru, używała, dokładnie. Tak? Nie będę już teraz mieszał cynobru, bo to jest tak malutka ilość, że nie chcę zabierać już wam więcej czasu. To jako ciekawostka, tak? Jako takie... przygotowanie własnych farb, a cynober już użyję gotowy. Dobrze. Zaczynajmy zatem. Malowanie to będzie moja paleta. Będę stąd nabierał bezpośrednio farby. O, dziękuję ci. Już sobie zamontuję. Kamerę. Przygotowałem dzisiaj pod obrazie 30 na 40 cm. Takie warsztaty przygotowywania farb olejnych już wkrótce. Dziękuję bardzo. Już wkrótce dla was poprowadzę. Dobrze, jeszcze wezmę obraz, bo on chwilowo powędrował na stół. A już, dziękuję bardzo. Już sobie teraz poradzę. Troszkę przestawiania, ale już zaczynamy malować. Bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że ten pokaz był ciekawy. Jak widzicie, wykonanie farb olejnych jest prostsze, niż by się to mogło wydawać. Olga Boznańska malowała na tekturze. Ja będę malował na drugiej stronie podobrazia, czyli na płycie pilśniowej. To jest podłoże do tej brązowej tektury, której używała Olga Boznańska, najbardziej podobne. Obecnie mamy tekturę szarą. Ja nie chcę tej szarej tektury, bo ona zupełnie inny efekt da. Natomiast te właśnie prześwity podłoża, na którym malowała Olga Boznańska, widać tutaj, widać je
w narożniku, o właśnie, i to jest tak naprawdę wyżej nawet, tutaj. To jest kolor identyczny jak płyta pilśniowa spod obrazia. Oczywiście możecie malować na bieli, dlatego że i tak w większości zamalujemy tło. Tak więc spokojnie, biel będzie również ok. Jeżeli nie macie takiego podobrazia pilśniowego, to nic nie szkodzi. Ale atrakcji to na dzisiaj nie koniec, ponieważ po malowaniu zapraszam Was jeszcze na krótki koncert, który z wielką przyjemnością dla Was na pianinie zagram. Będzie bardzo spokojna i jesienna, listopadowa, przyjemna muzyka. Także zapraszam wszystkich chętnych na troszkę klimatu muzycznego, jesiennego, zaraz po zajęciach. Nie wyłączajcie transmisji, posłuchamy trochę muzyki. Udało się wszystko ustawić. Dziękuję Wam za cierpliwość. Wybaczcie, że to troszkę trwa, ale mam nadzieję, że... Pani Elżbieto, Elżbieto, ochra i ugier to samo, więc nie martw się. Proszę, że nie masz ugru, bo to jest w zasadzie to samo. W 90, no, to nie jest identyczne, ale naprawdę różnica jeszcze w zależności od cienia jest tak nieduża, że spokojnie można ochry używać właśnie. Obraz wysłałem na naszą stronę na Facebooku. Jeżeli będziecie chcieli go tam znaleźć, żeby Wam było wygodniej malować, to znajdziecie go na stronie głównej do Waszego wglądu. Słoiczek i zaczynamy malowanie. Proponuję, żebyśmy zrobili szkic od razu na podobraziu przy użyciu bardzo rozcieńczonej czerni. Ja nawet muszę zrobić szkic farbą, ponieważ na pilśni po prostu żaden węgiel się nie złapie, a w każdym razie prawie się nie złapie. Jeżeli chcecie, możecie oczywiście zrobić szkic węglem, będzie też w porządku. Ja będę szkicował od razu przy użyciu czerni. To są te właśnie farby, które przed chwileczką sobie zrobiłem. Proszę bardzo, oto one, czerń. I zaczynam malowanie. Może tak, na początek jakiś szybki pomiar. 1, 2, 3. Słuchajcie, usta dziewczynki to jest dokładnie 1/3 obrazu, czyli głowa. Jeżeli zmierzymy sobie 1/3, zaznaczymy usta, to one będą tutaj. Proszę bardzo, tu będzie poziom ust, gdzie czarna kropka pierwsza, zatem głowa już się pojawia. Ja najpierw twarz zaznaczę. Jeszcze oczywiście później, jak będzie trzeba, to ją troszkę zmodyfikuję. Włosy. Ja bardzo lubię szkicować pędzlem. Nawet wolę to niż węgiel. Jedna trzecia obrazu to usta. Teraz jeszcze przypominam, tam możecie zrobić sobie pierwszą kropkę. Kiedy już mamy zaznaczone usta, to łatwiej będzie nam zaznaczyć te duże, czarne oczy dziewczynki. I koniec nosa. Troszeczkę od razu tutaj dodam cienia, żeby troszeczkę wyżej oczy. Od razu odrobinką bieli. Ja te biele nanoszę tylko po to, żeby skorygować troszeczkę poziom oczu. Tak, tak będzie zdecydowanie lepiej.
Używam bieli tytanowej, bo ona jest po prostu bardziej kryjąca, bardziej wydajna. I zobaczcie, co już się dzieje. Tak naprawdę biel zmieszana z czernią już daje w kontekście deski albo tektury, tak jak malowała Olga Boznańska, już daje efekt błękitu. Podobnie malował Tycjan. Tycjan nie używał w zasadzie błękitu, używał tylko bieli i czerni, ale w kontekście dużej ilości ciepłych tonów one wyglądały jak błękity. To będzie poziom końca nosa, tutaj usta. Na razie tak, później będę dodawał kolor. Oczywiście. Dobry wieczór wszystkim. Teraz dopiero zerkam spokojnie na wasze komentarze, bo tak dużo się działo, że nie chciałem już się dekoncentrować, żebyśmy czym prędzej zaczęli malować, ale mam nadzieję, że taki krótki pokaz przygotowania farb olejnych wam się podobał. Tutaj będą chryzantemy, dlatego ja zaznaczę sobie, nie będę za dużo koloru nakładał. Rozcieńczam w tej chwili moją farbę po prostu większym dodatkiem benzyny. Oczywiście terpentyna tak samo się nada. I dłonie. Zmierzmy sobie jeszcze, jakie to będą proporcje. Ile razy głowa od brody do czubka głowy? Jeden, jeden, dwa. Dokładnie dwa razy. Idealnie dwa razy. Powinna zmieścić się 1, 2, czyli tutaj będziemy mieli dłonie. Dokładnie na osi palce się splatają. Pewnie obawiacie się, że to splecenie palców będzie trudne do namalowania. Spokojnie. Namalujemy je bez problemu jako plamkę, dodamy później kilka akcentów i wszystko będzie dobrze. Poza tym robimy portret inspirowany, to nie będzie kopia konserwatorska, więc nic się nie stanie, jeżeli coś troszeczkę inaczej wyjdzie. Pani Elżbieta pisze, że dziewczynka z portretu podobna do mojej wnuczki Aurory. Oczy i kolor włosów, dużo nauki przede mną, aby zrobić jej portret, ale warto. Dziewczynka trzyma chryzantemy, białe chryzantemy, więc tym bardziej listopadowy obraz. To ta pora roku. Myślę, że Olga Boznańska mogła malować ten obraz również w miesiącach jesiennych. Tego akurat nie wiem, nie sprawdziłem. Nie wiem, czy jest taka dokładna informacja łatwa do sprawdzenia, ale jest to rok 1894. Rękaw. Ja jeszcze troszeczkę. Zaraz będziemy zresztą dodawać tło i będziemy korygować jeszcze tutaj detale i drobiazgi. Na razie taki ogólny zarys. Ja, tak jak wam wiele razy mówiłem, najbardziej lubię ten szkicowy, początkowy etap obrazu. I często mam dylemat, ile jeszcze detali dodawać, czy w ogóle dodawać jakieś wykończenia, czy pozostać przy takim bardzo świeżym. Zobaczymy, co dzisiaj się wydarzy. Chwilka dla was. Ja za chwilkę zacznę malować tło. Mieszanka bieli i czerni, tak jak wam wspominałem, to będzie potrzebne, aby tło się pojawiło. Dzisiaj przygotowywałem kolejne akwarele. Wczoraj był to w większej ilości już czerwony jaspis. Dzisiaj tygrysie oko.
własnoręcznie przeze mnie skruszone, zmielone i w akwarele zamienione. Właściwie czeka już na mnie przygotowany pigment. Będę mieszał go ze spoiwem już wkrótce. Może jeszcze dzisiaj wieczorem, może jutro rano. Zobaczymy. Pewnie jutro rano. Przygotowuję taką specjalną serię moich akwareli. Będziecie mogli wkrótce je zobaczyć. Pokażę wam. A być może będzie to też ciekawy pomysł na świąteczne prezenty. Moi drodzy, w takim razie tło. Tło będę wykonywał z, no właśnie, myślę, że z bieli cynkowej. Jeszcze wypróbuję tę biel barytową. Pokażę wam teraz różnicę w mieszaniu z czernią. Jakie szarości wyjdą. Tutaj jest u góry biel tytanowa, ta najjaśniejsza. Proszę bardzo, zrobimy sobie szarość z nią. Bardzo szybko rozjaśnia czerń. Tak jak wspominałem, biel tytanowa jest najbardziej wydajna. Obok biel barytowa, troszkę czerni. No i tu jest to zupełnie inna historia. Ona się po prostu nawet cieplejsza robi. Znacznie mniej rozjaśnia, znacznie słabiej rozjaśnia. Zresztą to nawet czuć, że cząsteczki pigmentu są trochę grubsze i zdecydowanie cieplejsza. Zdecydowanie, nie wiem na ile to widać w kamerze, bo to zawsze troszkę obcina, ale jest cieplejsza. No i na koniec biel cynkowa. Ona jest tutaj na dole. O, podobnie jak barytowa. Zdecydowanie bardziej gaśnie w kontakcie z czernią. Użyję cynkowej. Zobaczcie, jak ona błękitnie wygląda. To jest szarość. To jest zupełnie neutralna. To jest ta sama szarość, która jest tu. Jest tu. Możecie zobaczyć, jakie to jest. Jak działają właśnie złudzenia. Jak działa wrażenie barwy tak naprawdę. To jest bardzo ciekawy przykład. Zobaczcie to. I to jest ten sam kolor. Biorę stąd, to jest jak magia. Biorę stąd taką ciepłą szarość, nakładam tu i ona się nagle robi niebieska. Dobra magia, prawda? Kiedyś miałem okazję malować malowidło na turkusowej ścianie i zupełnie zdębiałem, bo wycisnąłem na te, namalowałem na tej turkusowej ścianie fragment bielą i zamiast bieli zobaczyłem zupełny róż, intensywny, jaśniutki róż. To jest właśnie to samo zjawisko. I to zjawisko właśnie powoduje, że my widzimy w ogóle malarstwo tak, jak widzimy. Kolory są zawsze względne. Nie ma tak naprawdę koloru absolutnego. Nasze oko jest pod względem fizycznym, ale nasze oko będzie każdy kolor postrzegało w zależności od kontekstu. Co zresztą widzicie tutaj? Ta sama szarość. Co więcej, tutaj ona występuje jeszcze w okolicy tego błękitu, więc tym bardziej wydaje się cieplejsza niż ta na obrazie. Weźmy tylko grubszy pędzel, bo tym cienkim zdecydowanie nie jest to dobry pomysł, aby malować tło. I na tym właśnie polega tak zwany relatywizm barw. Wszystkie kolory, jakie widzimy, są względne. Zależą od tego, co jest w okolicy. Troszeczkę więcej jeszcze czerni, bo na górze tło jest nieco ciemniejsze.
Już widzę drobną różnicę w tym, że maluję na płycie pilśniowej. Ona jest po prostu bardziej śliska niż tektura i trochę bardziej będzie prześwitywać spod spodu niż u Olgi Boznańskiej, ale nic to nie szkodzi. Myślę, że wykorzystam ten efekt tylko na plus. Fantastycznie miesza się takie własne farby robione przed chwileczką z pigmentów. Wielka frajda z malowania. O, coś czuję nawet, że wykorzystam częściowo prześwitującą pilśń na włosach dziewczynki. Tutaj będę zostawiał troszkę prześwitów. Jeżeli malujecie na białym podkładzie, to po prostu możecie tutaj ciapnąć kilka plamek ugrem, czy też ochrą. Dostaniecie bardzo podobny efekt. Tutaj już więcej cienia i zacznę tutaj wprowadzać również odrobinki błękitu, ponieważ tutaj on już się powinien pojawić w cieniu. Nawet mam wrażenie, że Olga Boznańska złamała troszeczkę ten błękit właśnie cynobrem. Dlatego już po cynobr sięgnę. Użyję gotowego. Nie będę go mieszał teraz, bo za długo by to już trwało. Już powędrował na moją paletę stópki Winsor & Newton i dodam go troszeczkę do tej ciemniejszej szarości. Ona wtedy od razu nabierze fioletu, odcieniu fioletu. Proszę bardzo. Także słuchajcie, to jest tak naprawdę fiolet tworzony z czerni, kobaltu i odrobinki cynobru. Swobodnymi śladami. Polecam Wam właśnie tak malować, bardzo swobodnie. O, jest jakieś pytanie. To jest cudowne z tą szarością. Czy ten kolor tylko na tej płycie tak się zachowuje? Nie! Ten kolor zachowa się tak na każdym podłożu, które będzie ciepłe. To znaczy będzie wyglądał na zdecydowanie chłodniejszy. Po prostu na błękitny. Bardzo, bardzo lubię malować na brązowych podkładach. Polecam Wam serdecznie albo gruntować sobie właśnie pod obrazia brązem, albo po prostu malować na płytach pilśniowych, na surowej pilśni, takiej jak ta. Bardzo wdzięcznie się maluje. To jest o niebo lepsze podłoże niż po prostu surowa biel.
dorobię sobie troszeczkę bieli, bo mi się skończyła, ale nie martwcie się, to pójdzie błyskawicznie. Zrobię biel tytanową, nie będę już mieszał tych wszystkich. Na razie, w każdym razie, to jako ciekawostka dla was był ten pokaz wcześniejszy, teraz troszkę bieli. Jest. Nawet bezpośrednio ze szpachelki wetrę trochę bieli na chryzantemy. Niech ona sobie tu już będzie. Wyczyszczę po prostu szpachelkę o powierzchnię. I od razu przejdę do szarości. Proszę bardzo. Tutaj nowo zrobiona biel, świeżutka. O, wyżej rękawek. Tak, myślę, że gdzieś tutaj. Jeszcze troszkę jaśniej. Troszkę jaśniej tutaj się przyda. Płyta pilśniowa już wypiła trochę oleju z farby. Farba już nieco związała mocniej i już mogę dzięki temu nałożyć kolejną warstwę. Oczywiście ona miesza się jeszcze z tamtą, to nie tak, że już tutaj wyschło, ale troszkę rozjaśnię w ten sposób. Wiecie co, odrobinkę złamię jeszcze czerwienią. Mam wrażenie, że Olga Boznańska tutaj jednak troszkę czerwieni miejscami w tle dodała, co jest zresztą bardzo dobrym zabiegiem, bo te drobinki różu dodane do tego pozornie błękitno-szarego tła fantastycznie, kolorystycznie się zgrywają, ponieważ róż jest całkowitym przeciwieństwem takiego turkusu, właściwie takiego błękitu lekko turkusowego, który nam tutaj powstał. A Olga Boznańska jako mistrzyni koloru wiedziała, co dobre. No dobrze. Zacznę mieszać kolor sukienki. Nawet nie będę płukał pędzla, bo to nie ma potrzeby. Tak więc kobalt, czerń, kobalt z czernią. Jeżeli nie macie kobaltu, to po prostu użyjcie ultramaryny. Ona się też sprawdzi tutaj. Troszeczkę inny będzie odcień, ale nic to nie szkodzi. I odrobineczkę jednak czerwieni też dodam. Jeszcze dodam sobie trochę czerni, bo przyda się więcej. Muszę wam pokazać, jakie to jest ładne. Jak to pięknie wygląda, jak się miesza swoją własną farbę. Proszę bardzo. Mieszam po prostu nawet bezpośrednio na tamtych kolorach. Wysypałem trochę czarnego pigmentu i oczywiście to nie będzie najlepiej na świecie rozdrobniony pigment. Powinienem go troszeczkę dłużej tutaj jeszcze kurantem rozcierać, ale i tak jest dobry. I tak jest bardzo, bardzo wdzięczny. Także w ten sposób na palecie możecie sobie mieszać swoje własne kolory. Dobrze, wracajmy na powierzchnię obrazu. Proszę bardzo.
Niczym nie gruntuję tej płyty, właśnie specjalnie użyłem surowej płyty. Specjalnie użyłem płyty surowej, mieszam teraz czerń od razu już z kobaltem, z odrobinką czerwieni. No i zobaczcie, powinniśmy dostać dokładnie ten kolor. Pędzel znika. A oczywiście dostatek płyt pilśniowych to jest duże szczęście dla osoby malującej, także pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego w stolarstwie i w malarstwie. To są dwie dziedziny, które się bardzo ładnie mogą uzupełniać. Słuchajcie, polecam wam zostawiać takie prześwity. Ja muszę to z bliska pokazać, bo to znowu jest bardzo ładne miejsce. Takie prześwity, jeżeli na brązie malujecie oczywiście, albo będziecie w przyszłości, takie prześwity brązu. O, jak tutaj. To są piękne smaczki, ja uwielbiam takie miejsca, coś takiego jak tu. No tutaj zamaluję jeszcze, ale właśnie takie detale to jest piękny smaczek malarski i dlatego właśnie tak dobrze na brązie malować, bo dostajemy od razu takie smaczki, zwłaszcza jak tonacja obrazu jest chłodna, to pięknie się to uzupełnia. Polecam wam, malujcie naprawdę tak jak ja, po prostu wcierajcie farbę. Nie głaskajcie specjalnie powierzchni obrazu pędzlem. Niech to będą bardzo żywe, bardzo dynamiczne pociągnięcia, czyli cały czas te wszystkie doświadczenia takie szkicowe nam towarzyszą. Zobaczcie, machnięcie, machnięcie, dynamicznie. Pędzel ma tańczyć w waszych dłoniach. I wtedy dobrze się będzie malować. Troszeczkę wyżej jeszcze. Kołnierz. Tak jak mówię, ja będę małe jakieś różnice zostawiał, bo ważniejsze jest dla mnie to, żeby mój obraz, żeby moja wersja wyglądała dobrze. Raczej zawsze idę tym tropem. Nie staram się zrobić kopii absolutnej, tak zwanej konserwatorskiej, gdzie każda plamka i każde pociągnięcie pędzla jest takie samo jak w oryginale. Wolę to robić z zachowaniem takiego indywidualizmu. Nawet gdzieś może troszeczkę bardziej rozetrę krawędź, żeby trochę miękkości więcej dostać. Tutaj na tych takich jaśniejszych fałdach na sukni użyję cieńszego pędzla, być może nawet szpachelki, zobaczę. Teraz rozjaśnienia. Troszkę jaśniejszym odcieniem poprzedniego koloru, z większą ilością bieli wprowadzam. Takie pulsowanie na powierzchni. I zazwyczaj w malarstwie olejnym robi się to właśnie w tej kolejności. Chociaż nie zawsze, oczywiście nie ma takiej bezwzględnej reguły, ale często właśnie taka kolejność towarzyszy.
Teraz kilka ciemniejszych detali dla odmiany. Pamiętajcie, niech pędzel tańczy po obrazie. Jak on tańczy, to obraz naprawdę sam się maluje i będzie wyglądał dobrze. Dajcie tylko pędzelowi dużo wolności. I w olejach, i w akwarelach pędzle bardzo to lubią. Dynamicznie, z życiem, z radością, moi drodzy. Bawcie się kolorem, dodawajcie troszkę czerwieni. Patrzcie, co się dzieje, jak jest jej nieco więcej na powierzchni obrazu. Ja już zajmę się portretem, bo on tutaj czeka, ale chciałem wcześniej wprowadzić te wszystkie mocne kontrasty i myślę, że teraz jest dobry moment na portret. Słuchajcie, ugier, biel, i odrobinka czerwieni, to jest przepis na piękny kolor cielisty. Odpowiednio trafcie z ilością czerwieni. Ta dziewczynka ma dosyć jasną, lekko bladoróżową karnację. W cieniu zdecydowanie pojawiają się znowu szarości, czyli do tego samego koloru skóry dodajcie nieco szarości. Ja na razie taką bazę zrobię. I teraz po stronie cienia właśnie więcej szarości z ugrem oczywiście, żeby jednak ten ślad cielistości pozostał. Zaraz przerzucę się na cieńszy pędzel, bo ten jest po prostu zbyt mało precyzyjny, ale do nałożenia takiej bazy jest wystarczający. Pozbędę się tego zbyt mocnego konturu, który został z etapu szkicu. Właściwie od razu, zanim się zajmiemy detalami twarzy, dodamy sobie włosy, ugier, czerń, troszeczkę czerwieni i nic więcej nie trzeba. Dodaję jeszcze troszkę ugru na moją paletę, bo po prostu mi go brakło. Tak jak wspominałem, jeżeli macie ochotę, zapraszam jeszcze na jakieś 10 minut bardzo spokojnej, nastrojowej muzyki zaraz po dzisiejszym live'ie, po dzisiejszej lekcji. Z wielką przyjemnością zagram dla Was.
Troszeczkę czerni może być też złamana odrobinkę kobaltem po stronie ocienionej. No i trzeba tutaj dawkować także odrobinki czerwieni. Sięgnę po cieńszy pędzelek. On się tutaj zaraz bardzo przyda. Jest. Troszeczkę podbarwię usta, żeby już sobie zaistniały w obrazie. I teraz bardziej precyzyjnym pędzlem. Troszkę cieni pod dolnymi powiekami, blik w oczku jednym i drugim. To już jest precyzyjna robota. Oczka czarne jak węgielki. Trochę wstrzymałem oddech, bo tutaj dużo precyzyjnych detali. Malujemy miniaturkę, ten obraz jest większy w oryginale. Zawsze troszkę utrudnia malowanie. Czernią teraz przy prawym policzku możecie zdecydowanie przyciemnić fragmenty fryzury.
Jeszcze zaraz troszeczkę skoryguję usta. Minimalnie podniosę je wyżej i dodam jeszcze światła po oświetlonej stronie twarzy. Słuchajcie, troszeczkę światła odbitego na tym prawym policzku i taki piękny, piękna kropeczka światła w kąciku ust, po stronie ocienionej. To jest taki smaczek piękny w tym obrazie. Także na policzku jeszcze po tej stronie ocienionej możecie i pod oczkiem dodać trochę światła. Troszkę zaokrąglę tutaj krawędź buzi, policzka, bo wyszła trochę za kanciasta. Już jest teraz lepiej. Chwilowo przymaluję usta po to, żeby je teraz jeszcze raz czerwienią rozjaśnić, bo jeszcze troszkę za dużo prześwituje tego ciemnego śladu, który wprowadziłem na początku czernią, i usta są zbyt ciemne. Usta tej dziewczynki są leciutko rozchylone, jakby coś chciała powiedzieć. Myślę, że tak jest lepiej. Tak zapewne zostawię, żeby już nie przedłużać tego fragmentu. Najwyżej po wyschnięciu jeszcze jakieś drobniutkie korekty naniosę. Z takiej płyty pilśniowej świetnie się też ściera farbę i przede wszystkim doskonale się ją rozciera. Tak, zamaluję jeszcze trochę. Czernie, których tu jeszcze sporo prześwituje. Wejdę teraz farbą troszeczkę na tło, żeby uzyskać taki właśnie bardzo puszysty efekt włosów.
jeszcze minimalnie skoryguję tłem wielkość fryzury, bo tu trochę za duża zrobiła się po lewej stronie i od góry. Także troszeczkę ją teraz przytnę. Zwróćcie uwagę, jak to u Was w obrazie wygląda, żeby też nie była za wielka fryzura. Bardzo podoba mi się to pociągnięcie światłem, które Olga Boznańska tutaj dodała nad cieniem. Staram się je właśnie odzwierciedlić, powtórzyć. Uwielbiam malarstwo Olgi Boznańskiej, Daria zresztą też, to nasza ulubiona malarka. Troszkę ugru. Takimi plameczkami delikatnymi nanoszonego. U mnie dziewczynka, mam wrażenie, troszeczkę poważniejsza w stosunku do oryginału, ale zostawię taką, być może jeszcze coś później skoryguję, jak to już sobie nieco podeschnie. Moi drodzy, teraz przydaje się rzut oka z odległości lekkiej. Tak, widzę już kilka miejsc do poprawy. Już nimi się zajmuję. Bo za chwilkę przejdziemy do malowania rąk i dłoni. Po pierwsze, troszkę tutaj skoryguję ten skos. Po drugie, skoryguję troszeczkę skos dłoni. Raz jeszcze zmierzę, bo mam wrażenie, że coś... wielkość głowy sobie zmierzymy. 1, 1, 2. Tak, troszeczkę wyżej. Troszeczkę, o właśnie, podniosę o tyle dłonie. I od razu zmieni się minimalnie ich skos, ich taka okrągłość. Tu coś poczaruję jeszcze od razu bielą, żeby rozjaśnić. Dobrze. Czas wyczyścić pędzle, przygotować do malowania dłoni. Słuchajcie, wielka zaleta farb olejnych to to, że po prostu możemy zetrzeć jakąś warstwę wcześniejszą. Możemy sobie zrobić takie podłoże, które będzie czystsze. Już mieszam teraz cielisty kolor do dłoni, dosyć jasny, bo one są mocno oświetlone. Czyli znowuż ugier, odrobinka czerwieni, biel. Z tym, że palce będą zdecydowanie bardziej różowe. To jest bardzo charakterystyczne zjawisko. Skóra na palcach zawsze jest bardziej różowa, więc dłonie zrobię troszkę bardziej ugrowe. Ale już do palców użyję zdecydowanie więcej różu. Teraz tę dłoń w jej części ocienionej, zmieszam, rozetrę trochę. Zróbmy sobie na początek taki
takie dwie plamki, jaśniejszą i ciemniejszą. Cień pod grzywką, pyta Justyna, cień pod grzywką. Trudno mi powiedzieć, czy to jest cień, czy to jest grzywka. Jest trochę bardziej ugrowa niż u mnie, zaraz może do niej wrócę, na razie czym innym się zajmuję. Tak, od razu będzie lepiej. Czyli takie przycinanie. O właśnie, teraz cieniem. Troszeczkę czerwieni, żeby w taki fiolet mocniejszy wpadła sukienka na dole. Tutaj tego fioletu jest trochę więcej. Później go jeszcze sobie nieco rozjaśnimy plamkami pojedynczymi. I tak, teraz cała ta część będzie plamką cienia. Już dodaję tam różu. Zbliżę troszeczkę kadr, żebyście dokładniej widzieli, co tutaj się dzieje. Jakaś plameczka bieli się wkradła, niepotrzebna. Róż, właściwie czerwień, odrobinka czerni, troszkę ugru. Troszkę jaśniej. Chociaż niekoniecznie. Zwróćcie uwagę, jak przeplecione są te palce. To nie jest wcale skomplikowane. Mamy plamkę jaśniejszą, jaśniejszą, pomiędzy nimi ciemniejszą drugiego palca, znowu troszkę światła. No i tyle wystarczy. Chodzi o to, żeby tylko zasugerować, że tam są splecione palce. Nie chodzi o to, żeby je malować jakoś bardzo dokładnie. I znowu, im mniej dotknięć, tym przeważnie lepiej. Czego używam do rozcieńczania? Używam benzyny ekstrakcyjnej. Po prostu ona mniej pachnie niż terpentyna. Można też rozcieńczać olejem. Tylko wtedy dostajemy bardziej tłustą, bardziej marzącą się farbę, co czasami jest dobre, ale jednocześnie ona długo, długo schnie. Można dodawać troszeczkę oleju do
terpentyny lub benzyny na starcie. I większość osób tak robi. Ja, ponieważ maluję teraz z wami względnie szybko i lubię też jakieś korekty wprowadzać następnego dnia ewentualne, nie dodaję oleju do terpentyny, czy też do benzyny, do dowolnego rozpuszczalnika. Ach, tak w tej małej skali nie jest to takie łatwe. Tutaj to po prostu kwestia czasu i momentu, w którym trafimy z kolorem i z walorem odpowiednio. To są naprawdę subtelne niuanse. Piękne ulgi boznańskie i są takie bliki na paznokciach bielą, które ona wprowadza. Nie wiem, czy to się uda w tym formacie, ale zobaczymy, może się uda troszeczkę to pokazać. No, niespecjalnie. Teraz już czernią. Rzeźbię jeszcze okolice dłoni. Tak, żeby uformować je troszeczkę teraz z zewnątrz z kolei. A konsystencja moich olejów, które sobie zrobiłem przed chwileczką, jest taka jak stópki. Tak, odpowiadając na pytanie Doroty.
Palec jest dobrym pędzlem w trudnych miejscach. Plameczka światła jeszcze tutaj. No to jest jeden z trudniejszych fragmentów, zresztą podobnie jak usta, jak twarz w ogóle. Ja od razu jeszcze troszeczkę dodam teraz światła, póki widzę i pamiętam, bo później zapomnę na policzku. I dziureczkę w nosie jeszcze, bo zapomnę, jak znam siebie, to zapomnę, dziewczynka bez nosa zostanie. Po prostu drugim końcem pędzla dwie małe dziureczki, głównie tę jedną jakoś tam zasugerowałem. Ja myślę, że tyle z tymi dłońmi moimi wystarczy. Nie będę już ich cyzelował specjalnie, może troszeczkę rozjaśnię ten palec. Troszeczkę może czerwieni dodam, tam są takie piękne różowe prześwity. Czysto różowe. Olga Boznańska jest znakomita w takich właśnie miejscach, gdzie wprowadza kropelkę małą intensywnego koloru, o jak gdzieś tutaj na kciuku. I ta jedna kropelka potrafi ożywić obraz. W cieniu tutaj przy rękawku również możecie troszeczkę takiego różu wprowadzić. To są też piękne miejsca u Olgi Boznańskiej w jej obrazach, właśnie coś takiego, takie smaczki. Dobrze, teraz jeszcze troszeczkę okolica, czyli rękaw, ten koło dłoni, bo tu jeszcze jest trochę chaotycznie. Przede wszystkim troszkę go wydłużę, no właśnie, żeby zakrył trochę więcej dłoni. Tak jak Wam wspominałem, to jest dobry moment, żeby teraz jeszcze troszeczkę świateł pododawać takim jaśniutkim fioletową szarością właściwie. O, ale czas leci. Nie spodziewałem się, że już trzasnęło 1,5 godziny. Jak widać, ten obraz jest jednak wymagający, no ale w końcu to Olga Boznańska. Mistrzostwo świata. Więc troszkę więcej czasu jest potrzebne. No i ja myślę, że już się zajmę chryzantemami. Może jeszcze jakieś ostatnie muśnięcie tutaj. Jest taka wyraźna czerń na rękawku. Tu.
Niepotrzebnie tam ruszałem i teraz muszę poprawić sobie tło. Kilka takich muśnięć pędzlem, żeby te fałdki pokazać. Właściwie to te chryzantemy prawie gotowe tam. Niewiele będę z nimi robił. Bardzo mi się podobają takie szalone, jakie są w tej chwili. Ale jeszcze parę. Zobaczcie, jak one są różnorodne. Tutaj nie ma praktycznie jakichś takich powtarzanych mechanicznych śladów. To jest bardzo swobodnie, znaczy bardzo różnorodnie malowane w ten sposób. To gdzieś jest takie maksimum bieli. Jednak cieńszy pędzelek się przyda. Takie fragmenty lubię malować trochę po swojemu. No, nie jestem Olgą Boznańską i wiem, że nie namaluję tak jak ona. I to oczywiście z różnych względów, zrozumiałych, ale z racji tego właśnie wolę namalować tak jak ja bym to namalował, bo po prostu wiem, że lepiej czuję ten efekt. Wtedy, do którego zmierzam. Słuchajcie, jeszcze na sam koniec łodyżki. One są trochę bardziej zielone. Ja myślę, że to jest to miejsce, w którym Olga Boznańska użyła troszeczkę żółcieni chromowej. Przepraszam, kadmowej, która jest bliska do chromowej, ale jednak inna. Żółcieni kadmowej, zmieszanej właśnie z odrobinką kobaltu. I tak też zrobimy, bo inaczej nie dostaniemy takiej zieleni. Z ugru ta zieleń po prostu nie będzie tak zielona, jak jest. Trzeba trochę rozcieńczyć farbę i dodać odrobinkę oleju ewentualnie, bo inaczej ona może nie chcieć się chwycić do tego, co mamy. Tak, niewykluczone, że trzeba by poczekać, aż to jednak trochę podeschnie. Ale jeszcze raz spróbuję. Tylko bardziej rozrzedzoną farbą z większym dodatkiem oleju to załatwi sprawę. Farba bardziej tłusta, łatwiej się trzyma na wierzchu tej farby, którą nakładaliśmy wcześniej. O! Słuchajcie, odrobinka oleju i od razu inne malowanie.
No tu się trochę miesza, więc siłą rzeczy to może być trudne, ale. Ale jest. Jeszcze ostatnie dotknięcie przy oczku, przy tęczówce oka. Ja ją po prostu bielą troszkę zaokrąglę, bo ona, nie wiem, czy to widzicie w kamerze, ona jest teraz trochę nieregularna. To będzie bardzo chirurgiczna operacja. No, jest teraz bardziej okrągłe. Jeszcze troszeczkę przyciemnię powiekę. Tutaj jest takie wrażenie, jakby ona ciągnęła to oko za bardzo w górę. Odrobinka ugru na grzywce. Moi drodzy, myślę, że na tym poprzestanę. Idę umyć ręce i zapraszam Was na troszkę bardzo, bardzo spokojnej muzyki. Już za momencik. No dobrze, jeszcze plameczka. Dobrze. Dajcie mi chwileczkę, zostawiam Was na chwilkę z dziewczynką. Zaraz przyjdę, przestawię kamerę i pogram dla Was.
Jestem już z powrotem. Jestem, dajcie mi chwilkę. Zapraszam serdecznie na trochę jesiennej muzyki płynącej z serca, inspirowanej pięknym obrazem, który dzisiaj nagraliśmy, ale też wszystkim tym, co dobre. Zapraszam Was serdecznie na chwilę z bardzo spokojną muzyką. Taki wieczór jak ten, myślę, że to będzie dobra muzyka.
Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie, za wspólny wieczór, za wspólne malowanie pięknego portretu Olgi Boznańskiej. Życzę Wam dobrego, pięknego i spokojnego wieczoru, miłej nocy, pięknej niedzieli jutro i do zobaczenia już w poniedziałek o 10 w tygodniu z jedną techniką. Jaka to będzie technika, dowiecie się już jutro. Dobranoc, bardzo Wam dziękuję.